życie mnie. Nie tym, co czuję, będę żyć. W mym sercu.
Ty umacniasz mnie. Wszystko dziś możliwe jest, to Ty oczy otwierasz. Niszczysz warownie, żyję wiarą i wiem. Wszystko dziś możliwe jest, wierzę Ci, wierzę Ci. Wierzę Ci, wierzę Ci, Jezu. Wierzę Ci, wierzę Ci. Wierzę Ci, wierzę Ci, Jezu. Wierzę Ci, wierzę Ci. Wierzę Ci, wierzę Ci, Jezu. Wierzę Ci, wierzę Ci. Wierzę Ci, wierzę Ci, Jezu. Halleluja, przywitajmy oklaskami tego, który jest najważniejszy na tym miejscu. Nasz Bóg, nasz Ojciec. Boży Duch ogarnie mnie, niech wieje Twój wiatr. Bo ponad wszystko chcę znaleźć się w obecności chwały swe, teraz Panie przyjdź. Uwolnij nas do chwały swe, w jej wietrze wiesz. We'll be right back.
Wspaniałe uwielbienie, ta ostatnia pieśń. Och, to jest taki moment, kiedy sobie myślę, że naprawdę nie ma nic lepszego niż przebywanie w Jego obecności, w Jego domu, z Jego Kościołem, bo tak naprawdę to, co mówił dzisiaj Bernard też, że to nie chodzi o budynek, to nie chodzi tylko o pieśń, ale to chodzi o pewnego rodzaju połączenia, tak? Czas szybko mija. Tydzień temu widzieliśmy się tutaj. Mieliśmy możliwość przebywać razem. Czas bardzo szybko biegnie. Myślę, że macie też takie odczucia. Biegnie wam też szybko czas? Tak? No, myślałem, że ja jestem tylko taki zwariowany. No chyba za wyjątkiem dzieci, którym czasami się czas dłuży, kiedy czekają na przykład na sklepik pod szeklem, tak? Albo trzeba do szkoły chodzić. Ale generalnie wszystkim nam czas bardzo szybko mija. W zeszłym tygodniu Sławek, tu jesteś, mówił wspaniałe słowo. Pamiętacie, o czym mówił? Bóg ciebie nie potępia, tak? Ktoś jeszcze coś wyniósł z tego? Pamięta kto coś? Ktoś coś? Nie słyszałem. Węży nie patrz. Okej. Kto to powiedział? Stawiam kawę. Tak, o właściwym obrazie Boga. To oczywiście to, co mówiliście, te odpowiedzi były jak najbardziej w temacie. Ja właśnie z tego nauczania zapamiętałem to, by mieć właściwy obraz Boga w swoim życiu. I chciałbym w pewien sposób kontynuować dzisiaj to, o czym mówił Sławek tydzień temu, ale troszeczkę z innej strony, pokazać pewne uwarunkowania, które są niezbędne do tego, aby ten właściwy obraz Boga móc budować w swoim sercu. Czyli inaczej mówiąc, by ten obraz Boga mógł być przez Niego budowany w nas. Współczesny świat, to w czym się obracamy, gdzie jesteśmy, jest niesamowicie progresywny. To szczególnie jest widoczne na przykład w takich rozwiązaniach elektronicznych, tak? Typu telefony, jakieś tablety, komputery. To, co było szałem, już nie mówię rok temu, ale pół roku temu, bardzo szybko odchodzi do lamusa. Jest niesamowity progres, niesamowity postęp, nie tylko w technice. Wiele rzeczy się zmienia. Zmieniają się gusta, moda, zwyczaje. I generalnie to jest okej, tak? To jest cena, którą płacimy za postęp i ogólnie rzecz ujmując jest okej. Natomiast czasami w takim biegu, w tym pędzie, czasami ja przynajmniej mam takie wrażenie, że świat staje na głowie. I wtedy zadaję sobie pytanie, jak właśnie w całym tym, w tym zgiełku, w tym zamieszaniu, w tym galimatiasie takim, jak odnaleźć siebie, jak być sobą. Myślę, że niejednokrotnie słyszeliście o ludziach, często bardzo popularnych, którzy na pierwszy rzut oka wiodą wspaniałe życie, odnoszą sukces, są popularni, kochani, by w jednej chwili okazało się, że tak naprawdę ich życie wcale nie było takie kolorowe. A to, co żeśmy widzieli, czy to, co mogliśmy obserwować, było tylko maską, którą założyli na swoje życie, po zdjęciu której okazuje się, jak bardzo naprawdę byli nieszczęśliwi. Być prawdziwym. Tak zatytułowałem dzisiaj moje nauczanie. Ta maska jest jak najbardziej na topie. Dziękuję ci, kochanie. Pozwólcie, że się z wami naprawdę krótko w tym temacie podzielę. I zacznę od takich dwóch cytatów. I to będą jedyne cytaty, które
którymi się dzisiaj posłużę. Pierwszy to z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału, werset 6. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus jest prawdą. Jezus jest drogą, Jezus jest życiem, ale Jezus jest prawdą. Chciałem, żebyście ten pierwszy fragment gdzieś zapisali lub zachowali w sercu. I drugi, zapisany 6 rozdziałów wcześniej, w tej samej Ewangelii, w 8 rozdziale, wersety 31 do 32. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Halleluja. I gdy czytamy historię ludzi, których życie zostało opisane w Biblii, odkrywamy, że można te życie tych ludzi, czy tych ludzi podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to grupa ludzi, którzy po skonfrontowaniu się z Jezusem, czy po poznaniu Jezusa, życie których nie zostało w ogóle zmienione, tak? Faryzeusze, czy chociażby nawet bogaty młodzieniec, który wyglądał naprawdę na człowieka, który boi się Boga i jest na najlepszej drodze do tego, by zasiadać kiedyś w Jego Królestwie. To jest jedna grupa ludzi. I druga grupa ludzi, którzy w konfrontacji z Jezusem, kiedy dochodzi gdzieś do spotkania z Nim, od tego momentu ich życie już nie jest takie samo. Zostaje diametralnie zmienione. Przypominacie sobie Zacheusza? Samarytankę, którą Jezus spotkał przy studni? Pamiętacie Piotra, apostoła, kiedy Jezus go nawiedza i to, co później się z jego życiem dzieje? Paweł, apostoł. Życie żadnej z tych osób już nie było takie samo. I tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego? Dlaczego tak jest, że życie jednych zostaje zmienione, a życie innych nie? Przecież słuchali tej samej nauki, słuchali tego samego Jezusa, tak? Czerpali z tego samego źródła, a jednak coś nie zadziałało. Pierwsza grupa ludzi to ludzie chowający się za maskami, którzy tak naprawdę stwarzają pozory religijności, pozory bycia sprawiedliwymi i zakładają, że to wystarczy, że ich sprawiedliwość, ich życie jest wystarczająco dobre do tego, by dojść do celu. Ci ludzie nie pozwalają na to, aby słowo prawdy, które Jezus kieruje do ich życia, to życie przemieniło. Dlatego zostają w tym miejscu, w którym byli. Ich życie się nie zmienia. Natomiast druga grupa ludzi to jest grupa ludzi, którzy nawiązało połączenie z Jezusem. Ci ludzie pozwolili, by miejsce, w którym byli, by Jezus w tym miejscu do nich mówił, przyjmowali to, co do nich mówił i pozwalali na to, by ta prawda, Jego Słowo, które jest prawdą, by ich przemieniało. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To zadziałało w życiu tych ludzi. Zauważcie jednak jedną rzecz.
to nie byli ludzie idealni. Tak? Zgodzicie się ze mną? Jesteście tutaj? Bo mam wrażenie, że żeście już posnęli. To nie byli ludzie idealni, tak? Życie Zacheusza pozostawiało wiele do życzenia. Tak? Życie Samarytanki chyba jeszcze więcej. Piotr sam o sobie, kiedy Jezus go powoływał, powiedział: Panie, odejdź, bo jestem człowiek grzeszny. Kiedy spotkał Jezusa po zmartwychwstaniu, tak? I Jezus mu zadawał pytanie: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotr w końcu stwierdza: Panie, ty wiesz. Ty wiesz, jaka jest odpowiedź. Paweł Starsu, człowiek, który był niesamowicie religijny, niesamowicie pobożny i bogobojny w swojej wierze. I w tym wszystkim zatracił się do tego stopnia, że zamykał ludzi, skazywał ich na śmierć, robił straszne rzeczy. Nie był idealny, ale mieli wszyscy ci ludzie, każda z nich miała jeden wspólny mianownik. Pozwolili na to, aby Jezus mówił do ich życia. Nawiązali z Nim połączenie i pozwolili na to, aby Jezus mówił do ich życia. W jaki sposób dzisiaj Jezus mówi do mojego czy do twojego życia? Przez swoje słowo, tak? Tak, Dorota? Przez swoje słowo, amen. Halleluja. Mówi przez Ducha Świętego do naszego życia, tak? I odbywa się to właśnie przez słowo lub przez ludzi. Ludzi, z którymi jesteś połączony w jakiś sposób. Ludzi, z którymi gromadzisz się, chociażby tak jak tutaj w kościele. Przez takich ludzi. Bóg chce mówić do ciebie po to, aby twoje życie zostało przemienione. I ktoś może powiedzieć w tym momencie: zaraz. No to znaczy, że co, że ja mam teraz być poddany jakiemuś człowiekowi i słuchać tego, co on tam chce mi powiedzieć? Przecież ja mam fenomenalne relacje z Jezusem, tak? Fenomenalne. Dlaczego mam akurat słuchać kogoś tam, co ma do powiedzenia w moim życiu? Tego, co mam robić? Prawda jest jednak taka, że relacje fenomenalne z Jezusem to jest jedna rzecz i tego nie neguję. Jednakże jeżeli chcesz się rozwijać, to nie może być jedyna rzecz. To nie zadziała. To nie ma prawa zadziałać. Jeżeli jakaś osoba z autorytetem Jezusa Chrystusa, pastor, lider, mówi coś do twojego życia, obojętnie w jakiej dziedzinie, czy to jest małżeństwo, czy to są finanse, czy to jest służba, czy relacje, i tego nie przyjmujesz, to jeżeli Bóg będzie mówił do ciebie, też tego nie przyjmiesz. Wiem, że to może brzmi bardzo, bardzo odważnie, ale dlaczego tak myślę? Jest pewna zasada, którą odkrywamy w Biblii, kiedy Jan pisał swoje listy, pisał o miłości, tak? O miłości bliźniego. Zawarł takie fajne porównanie, że jeżeli nie kochamy ludzi, których widzimy, nigdy nie będziemy w stanie kochać Boga, którego nie widzimy. Jestem przekonany, że w ten sam sposób odnosi się to do twojego rozwoju, do twojego wzrostu. Jeżeli nie jesteś w stanie słuchać tego, co ludzie z autorytetem, w autorytecie Jezusa mówią do twojego życia, nie posłuchasz Boga. Jeżeli nie słuchasz ludzi, których widzisz, nie posłuchasz Boga, którego nie widzisz. To nie ma prawa zadziałać. I tak naprawdę
Bóg w swoim słowie zmienia serce, dotyka się serca. Jeżeli Mu tylko na to pozwolimy, dotyka się serca i zmienia to serce. Natomiast życie moje, Twoje jest zmieniane przez ludzi, których stawia na Twojej drodze. Nie tak dawno zastanawiałem się właśnie, co dalej ze służbą, z moim miejscem w kościele. I nie chodzi mi o jakąś taką, wiecie, rezygnację z życia z Bogiem, tylko takie, wiecie, jak to moja córka mówi, egzystencjonalne zagwozdki, tak? Czy coś w tym stylu. I kiedy miałem różne takie dylematy właśnie odnośnie siebie i nie byłem w stanie do końca słyszeć to, co mówi Bóg. Przyszła jedna osoba i jednym takim zdaniem po prostu mnie skasowała. Skasowała w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powiedziała coś takiego: nie ty mnie wybrałeś, ale ja cię wybrałem. I wiecie, to sprawiło, że wszystko się po prostu zmieniło w jednej chwili. Wszystkie te dylematy, to wszystko, co gdzieś tam jeszcze huczało w głowie, po prostu odeszło. Dlatego, że pozwoliłem, aby ktoś przemówił do mojego życia. Gdybym w tym momencie nie był otwarty na to, co ta osoba chce powiedzieć do mojego życia, po prostu byłbym w tym samym miejscu. Nic by się nie zmieniło. To, że pozwoliłem tej osobie na to, by powiedziała coś do mojego życia, zmieniło je. Dzięki Jezusowi. I tak naprawdę w świecie duchowym generalnie świat nie lubi pustki, nie lubi pustej przestrzeni. W świecie duchowym podobnie. Nie ma czegoś takiego jak wolne obszary. Nie ma dziury. Obojętnie jakiej, czy czarnej, czy białej. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli w Twoim sercu, jeżeli do swojego serca nie wpuszczasz Bożego głosu, jeżeli do swojego życia nie wpuszczasz Jego głosu przez usta innych ludzi, to zaczniesz wpuszczać inny głos. I bynajmniej to nie będzie głos, który cię podniesie. Diabeł nie zaprzepaści takiej okazji, aby pokazać ci, jaki jesteś według niego. Co się będzie totalnie mijać z prawdą. Totalnie mijać z prawdą. Dlatego kiedy Sławek mówił w zeszłym tygodniu o prawdziwym obrazie Boga, tak, w swoim sercu, i zacząłem myśleć o tym, o jego kazaniu, o jego nauczaniu, i zacząłem się przygotowywać i prosić Boga o światło do tego, co dzisiaj będę mówił, stwierdziłem, że to jest powiązane. Właściwy obraz Boga jest możliwy tylko wtedy, kiedy nie będę grał przed Bogiem, kiedy On ze swoim słowem będzie mógł mówić do mojego życia i wtedy będę mógł poznawać, jaka jest prawda, jaki naprawdę Bóg jest, że Bóg jest miłością, że jest dobry, że ma dobre rzeczy dla mnie. Wtedy będę mógł to przyjmować, jeżeli tylko pozwolę Mu na to, żeby On do mnie mówił. Jaki naprawdę jest Bóg? Odkryjesz dopiero wtedy, kiedy będziesz prawdziwą Dorotą, kiedy będziesz prawdziwym Januszem, prawdziwą Marysią, prawdziwym Rolandem. Nie tylko w relacjach z Jezusem, ale w relacjach z ludźmi, z którymi jesteś połączony. I wtedy dopiero będziesz mógł odkrywać, jaka jest Jego miłość, jakie dobre i wspaniałe rzeczy ma dla ciebie. Jaka jest Jego łaska. Chciałem was do tego zachęcić, aby dzisiejsze nabożeństwo było takim momentem, w którym jeżeli macie takie maski, to je zdejmiecie. Za chwilę
Będą tutaj ludzie, którzy będą was wspierać w modlitwie. Jeżeli będziecie potrzebowali w jakiejkolwiek dziedzinie wsparcia, to zapraszam tutaj pod scenę. Jeżeli nie masz tyle odwagi, by wyjść pod scenę tutaj, a potrzebujesz tą maskę zdjąć, to stań w miejscu, w którym jesteś, ale zrób to, zdejmij tą maskę i pokaż Bogu, jaki jesteś naprawdę, bo On tak naprawdę wie. I to nie chodzi o Niego, tylko chodzi o Ciebie, byś był wolny. Byś mógł żyć w wolności, nie w legalizmie, nie w religijności i nie w udawaniu. Po prostu tak, jaki jesteś. On nie szuka ludzi idealnych. On szuka ludzi, którzy nie będą się chować pod maską. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która nigdy nie nawiązała powiązania z Jezusem, nigdy tego nie zrobiłeś, nie oddałeś Mu swojego życia, nie przyjąłeś Go jako swojego Pana i Zbawiciela, zachęcam Cię do krótkiej modlitwy. Powinna się wyświetlić, tak jest. Jeżeli oglądasz nas w internecie, czy w jakikolwiek inny sposób, zachęcam Cię do tej modlitwy. To może być równie dobrze inna modlitwa. To jest tylko propozycja. Panie Jezu, potrzebuję Cię, uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy i ocaliłeś mnie od śmierci. Umierając za mnie na krzyżu, proszę Cię, kieruj moim życiem i uczyń mnie takim, jakiego pragniesz. Ta modlitwa wypowiedziana z wiarą sprawi, że nawiążesz połączenie z Jezusem. Jeżeli będziesz chciał nawiązać połączenie z Kościołem i z ludźmi w Kościele, zapraszam. Tymczasem powstańcie. Chciałbym, żeby to było naszą modlitwą właśnie, by stanąć przed Bogiem w prawdzie, by zdjąć maski i by każdy następny dzień był dniem, w którym będziemy chodzić w prawdzie, która nas będzie wyswobadzać. Amen. To jest przyjaciel mój.